coś sugerujesz? Gdybym wiedziała, że Mustafa zginie, nigdy bym nie skradła tej pieczęci. Niczego nie sugeruję. Mustafa nie żyje, a my jesteśmy tu uwięzieni. Módlmy się, żeby na tym się skończyło. Dla władzy i wpływów trzeba składać ofiary. Nie ma innego wyjścia. Nie wysłaliśmy do Iskandaru dużo wojska, żeby nie zwracać uwagi. Tak będzie bezpieczniej. Ufasz strażnikom? Nie obawiaj się, pani. To wierni ludzie. Buntownicy nie mają przywódcy. Nie będziemy musieli interweniować. Sami się rozejdą. Nie sądziłam, że sprawy zajdą tak daleko. Obyś miał rację. İnşallah hadiseler büyümez.